Mokra łapska, dzień dobry. Tropicek, dzień 14. Co nam mówi dzisiejsza nasza aplikacja w dniu 14? W sumie aplikacja dzisiejsza mówi nam niewiele. Sprawdź CO2, bla bla bla, sprawdź światło, sprawdź technikę, czy wszystko działa, działa. I se podmień 30% wody. Dziękuję, podmienię 50%. Dla przypomnienia, we wtorek, czyli dni temu 4, zacząłem nawożenie pełną, nie, zacząłem nawożenie nawozem w zielonej butelce, czyli tym pełnym, specialized, tym z fosforem, tym z azotem, w dawce 3,5 raza większej niż producent zaleca oraz jakieś 2 tygodnie wcześniej niż producent zaleca. Muszę tutaj podziękować jednemu człowiekowi, który w bardzo rzeczowy też sposób mnie tam pokierował, jak sobie te nawozy rozkminiać, za co mu dziękuję, ale o tym później. Jak mówiłem, będą robione testy po 4 dniach tego nawożenia, no i zostały zrobione. Testy wyglądają tak, w wodzie w tej chwili wygląda tak, że potas 12 ppm, nie za dużo, nie za mało, całkiem przyzwoicie przy GH8. Żelazo 0,05, nie 0,5, tylko 0,05, czyli praktycznie na granicy wykrywalności. Wydaje mi się, że żelazo mogło pójść w rośliny. Fosfor PO4, niewykrywalny. Nie wiem tak naprawdę, ile poszło fosforu w rośliny, bo troszkę po nich widać, że jednak chwyciły tego fosforu, a ile poszło w podłoże. Nadal nie zakładam jako pewnik, że to podłoże fosfor chłonie. Myślę, że zostało go tutaj podane na tyle mało, że to mogły wciągnąć rośliny. No i nasze kochane NO3. NO3 w kosmosie. Ponad 20. No, dziwne te parametry, przyznam szczerze. Jeżeli chodzi o, jak miałbym to oceniać, kiedy patrzę na rośliny, no widać, że tutaj delikatne deficyty i potasu, i żelaza, i fosforu są. Troszeczkę ryje stożki na markrandrze, a nie ryło, jak wrzucałem na samym początku fosfor i potas, i delikatne żelazo, a nie ruszałem NO3. Zaopatrzyłem się również w nawozik w czerwonej butelce, który dla przypomnienia zawiera odrobinę potasu, magnezu oraz mikroelementów i żelaza. I jest to ten cały premium. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o rośliny, to co miało zgnić, to zgniło. Natomiast no cóż, no. Ludwigia Mini Super Red zaczyna coś tam rosnąć, chociaż nadal wygląda słabo. Dużo pogniłych liści na Staurogynę repens oraz na Hygrophilia araguai. Blexa wystrzeliła, Tonina fluviatilis, jedna szczepka rośnie ładna, te, które były pocięte, zaczynają odbijać, więc w sumie nie jest źle. Pełzacz zgnił, Alternantera tak jakby zaczynała chcieć rosnąć, ale z Alternanterą to u mnie to zawsze są cyrki. Aromatika cała zielona, no azot wywalony w kosmos. Makrandra, delikatne blokady. No CO2 jest ładowane ile wlezie, natomiast jest taka stronka, która się nazywa Rotala Butterfly, a jakże i w kalkulatorze Zulixa okazało się, że można sobie fajnie te nawozy przeliczyć, czego ile tam zaczyna wpadać. Co niniejszym uczyniłem i w tej chwili postaram się wrzucić Państwu kilka wykresów, czy też tam wyników, wyliczonek, czego ile i jak. Natomiast no, to już do
że tak powiem, dla zainteresowanych kminiarzy, bo na pewno nie każdego będą cyferki ciekawić. No i mamy nasze piękne wykresiki. Pierwsza plansza pokazuje nawóz Specialized zielony. Ilości, które wpadają do akwarium tego mojego przy zalecanej dawce producenta. I tutaj pięknym sposobem, bardzo profesjonalnym, pozaznaczałem, powiedzmy, pozycje, które interesują nas najbardziej. I proszę zwrócić uwagę na pierwsza rzecz, jak mało tego wpada, gdzie tutaj jest 1 ppm potasu na tydzień. Żelazo to jest w ogóle jakaś ilość po przecinku znikoma. I czerwonym kolorem zaznaczyłem ilości NO3 w stosunku do PO4. No, są dosyć dziwne, aczkolwiek idzie zauważyć, jak głodowe dawki to są, gdyby je stosować według przepisu na butelce. Kolejna plansza to jest ten sam nawóz zwielokrotniony w podawaniu przeze mnie o 3,5 dawki. Czyli dawka na mój dawka producenta na to akwarium to jest 1 ml tygodniowo. Ja wystartowałem z dawką 3,5 ml. Zwróćmy uwagę na to, ile wpada, tak idąc od dołu. Żelaza 0,25 to nie jest taki zły wynik. Potasu jak bardzo mało. I tutaj mi się to nawet podoba. Natomiast PO4 i NO3. Ja proporcji wymyślonych przez producenta trochę nie rozumiem. Ale to też nie jest to, żebym ja to rozumiał. Ja sobie chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa. Dochodzi jeszcze inna kwestia, że skład tego nawozu może być wymyślony, przeliczony na oddziaływanie podłoża też na te ilości pierwiastków. Natomiast przy moim dawkowaniu w tej chwili NO3 wpada bardzo dużo, przeszło 20 ppm na tylko 1 ppm fosforu. Do kumulacji potasu tutaj nie ma szans, żeby jakieś doszło. Według mnie no, za mało jest tutaj w tej chwili żelaza. Ale przeliczyłem również dawkę 3,5-krotną na podawanie obu nawozów naraz. I wygląda to mniej więcej tak, że po dodatku nawozu czerwonego tygodniowe dawki żelaza idąc od dołu wyglądają na 0,5 ppm, czyli jest całkiem ładnie. Mg, czyli magnez, wzrasta do no, prawie 3 ppm, a potas będzie oscylował nam tutaj w okolicy 7 tygodniowo. No i to PO4 i NO3 zostaje takie, jakie jest. Dziwne są to, przyznam szczerze, proporcje, ale dobra, no, nie mnie oceniać. No i właśnie, tak to wygląda. Dziwnie, dziwnie. Idzie się zorientować, że po dzisiejszej podmianie będę leciał na obu tych nawozach, na 3-krotnej, 3,5-krotnej dawce obu tych nawozów. Będę robił duże podmiany, żeby zbijać to NO3, chociaż jak to NO3 ma być zostać zbite, jeżeli tyle go wpada? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o podawanie, to mam zamiar nawóz z buteleczki czerwonej całą dawkę na cały tydzień dać od razu po podmianie, a z zielonym sobie jechać po 0,5 ml dziennie w dawkach dziennych. Dzisiaj troszeczkę więcej będzie chyba grzebalnictwa, gdyż da się zauważyć, że generalnie glonów z grupy bardzo upierdliwe nie ma, aczkolwiek zaczął się pył na szybach, pył zielony. Nie jest
jest jakiś straszny, na rośliny wchodzi mało. No, szyby były czyszczone we wtorek, dzisiaj jest sobota, więc zapyliło tak, jak mniej więcej widać, więc no, nie ma tragedii. No, zdarza się pylenie takie, że już po 24 godzinach w akwarium nic nie widać, a już dalej to prowadzi do zakwitu. No, ale mnie to troszkę nie dziwi, dlaczego ten pył jest przy tak rozwalonych proporcjach NO3, PO4. No i tyle, no. Zaczniemy sobie tutaj pod Mianeiro, muszę te szyby tutaj wypucować, markandrę skrócić, kto wie, czy nie przeduźdam troszeczkę filterka, bo możliwe, że on się nachapał tego pierwszego syfu po pierwszym zalaniu tego pyłu, który wyszedł z substratu. No więc się bawimy. No i dobra, koniec zabawy na dzisiaj, poza jednym, jak powiedziałem, Plant Growth Premium, żelazko i potas, z jednego klika 1 ml, 2, 3,5 ml, 2 kliki, pitęk, pitęk, z zielonym już nie jest tak fajnie, musiałem sobie to przelać w jakąś inną fiolkę, 0,5 ml. Poszło. Oglądałem ostatnio film z Green Aqua, gdzie kolega zakładał jakieś akwarium konkursowe, w którym używał alternatery jako epifita. Dziwny pomysł, ale spoko. Chcieli zrobić czerwone drzewko. Oni startowali to akwarium na Adzie Amazonii. I ich strategia na wystartowanie akwarium polegała na tym, że codziennie pełna dawka nawozów, codziennie 75% podmiany, codziennie dawka nawozów, codziennie podmiana. Karmić, wylewać, karmić, wylewać, karmić, wylewać. Ja podobną obrałem, że tak powiem, strategię, jeżeli chodzi o ten baniak. Czy wierzę, że przestanie mi pylić w przyszłym tygodniu? No nie bardzo, ale zobaczymy, zastanowimy się, co zrobimy dalej. W okolicy wtorku albo środy. Na razie nie jest tak strasznie. Łapska, do widzenia.